nie? Czy coś się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo? Tu studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Halo, halo? Tu studio. Jak się starzeć bez godności? Witamy Państwa. To rura, to nie przejmujemy się, to leci woda w rurze. To nie nasze żołądki nawet. Nie, jesteśmy w hotelu i nagrywamy w warunkach rurowych. Hotelowych, tak. Tak. To jest kolejny odcinek drugiego sezonu. Trzeciego, Ewusiu. Dobrze. Ale nie będziemy tego wycinać. Nie, to jest super. Tak. Bo to właśnie koresponduje z tematem naszego odcinka. Witamy Państwa w drugim odcinku trzeciego sezonu. Dobrze, prawda? Brawo, dałaś radę. Naszego tak. popularnego podcastu Jak się starzeć bez godności. Naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Grzybałkowska. A naprzeciwko mnie siedzi Ewa Winnicka. Tak, jak pamiętacie Państwo, ja potrzebuję tej pomocy, ponieważ nie wymawiam literki W i ona jest... Tak, dlatego... to wszyscy słyszą. Cała Polska wie, że nie mówisz W. Tak, dlatego... A powiedz Warszawa. Arszawa. A, właśnie faktycznie, słyszą tak. Państwo. Ewka nie kłamie, to jest reporterka. Dzisiaj będziemy mówić o czym, Magda? O czym to miałyśmy dzisiaj mówić? O zapominaniu. O, a propos zapominania. Bardzo prosimy wszystkich naszych sympatyków o włączenie, znaczy o podarowanie nam subskrypcji. Znaczy nie musicie nic nam dawać. Nie, znaczy jak chcecie nam coś dać, to najchętniej pieniądze i wtedy... Ewka, może byś jakoś źle bierzemy do sprawy z tym Patronite'em. Ale pamiętasz, że za bardzo godności nie mamy, jak tak się prosimy o te pieniądze. Tak, to jest żałosne i nawet tak. Któraś z pań słuchających powiedziała, że jesteśmy okropne, że ciągle mówimy. Tak. Ciągle mówimy. Tak. Jezus, te wyrazy z W, one mnie zupełnie rozpraszają. Mujemy zamiast mówimy, tak. Ciągle mujemy, że... Mujmy. Mujmy o monetyzacji. Tak. I może dlatego, że my tak mujmy, to... To Państwo... Ale tych 21 patronów kochamy ponad wszystko i oni dostają od nas takie prezenty. I Państwo macie wyłalone na tak. Patronite. Wyłalone, skoro mówimy. Tak, i w związku z tym jeszcze zapraszamy serdecznie właśnie do subskrypcji i do patronajcji. No dobra, już może koniec tej żenady. O czym my dzisiaj mówimy? Mówimy o czymś, co jest ściśle związane z wiekiem przedstarczym i dalej, to znaczy o tym, że nie pamiętamy. Mhm. I oczywiście nie mówimy tylko o tym, że nie pamiętamy tak cudownych rzeczy jak to, że ludzie o nas źle mówili, albo nas nie lubili, albo o czymś przykrym, co zdarzyło się nam w życiu. W ogóle Magda, czy ty jesteś osobą, która pamięta przykrości, które ci ludzie wyrządzili? Bo ja generalnie jestem jak taka osoba z krótką pamięcią, krótka falówka. Tak. Kura. Ja jestem jak rybka Nemo, czy rybka tamta Nemo, druga. Tak. Nie, ja w ogóle... Nie jestem pamiętliwa. Ja też właśnie bardzo tego wyrazu sobie... zapomniałam ten wyraz. Pamiętliwa. Ja sobie szalenie cenię tę cechę. Naprawdę jest tak cudownie nie nosić w sobie urazy i żalu do innych ludzi. Oczywiście jest granica, jak powiedziała Zofia Naukowska, czyli jak ktoś przekroczy tę cienką, czerwoną linię, no to wtedy, no wtedy uważam, że już toksyna się przelała i należy się odwrócić od tej osoby. Tak też mam. Natomiast drobnych przykrości... Nie noszę w sobie, nie rozpamiętuję, ale też na przykład nie czytuję forów internetowych, które są komentarzami na przykład pod moimi reportażami. A ja też tego nie robię, to znaczy raz to zrobiłam i to była dla mnie taka duża, faktycznie bolesna lekcja, ale pomyślałam, że wystarczy się tym nie zajmować i tego nie ma, bo to akurat to nie ma wpływu na nasze życie zupełnie. Mhm. Natomiast faktycznie też nie noszę urazy względem innych ludzi, ponieważ mam głębokie przekonanie, że wszyscy jesteśmy niedoskonali. Oczywiście, kiedy masz do czynienia z osobami, które akurat uważają, że są doskonałe, to jest to trudniejsza historia, ale to jest też historia na odrębny Ale odrębny wtedy odcinek. Można sobie od tych obgadać ludzi, prawda? I wtedy ulga jest, nie? No tak, uwielbiam obgadywać, a ty? Ale też oni, ci doskonali, w ogóle czują się bardzo pokrzywdzeni i zranieni, ponieważ nie widzą rysów na swoich charakterach i uważają, tak. że wskazywanie ich jest czyjąś złośliwością, a także hejterstwem. Tak, ale to już psychiatria się tym zajmuje. No to prawda, ale Albo ludzie wiesz, że niechętnie chodzimy do psychiatrów. I ja chętnie, ludzie, bo daję takie tableteczki. I ci ludzie chodzą na wolności z przekonaniem, że są doskonali i że winni są inni. Winnicka jest, zwłaszcza jest winna.
Winnicka. Winnicka. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. No dobra. Ewusiu, czy ty pamiętasz swój pierwszy pocałunek? Nie. A ja pamiętam. Nie, pamiętam, ale... Boże, jedyny. Ale czy ja nie wiem, bo... Nie... Ale taki, który był fajny. A, taki, który był fajny, to tak. Mm. A taki, który... Bo oczywiście tych pierwszych pocałunków, no one były stosowane po to, ponieważ już wszyscy się całowali, czy ktoś po prostu całować, żeby też mógł powiedzieć, że się całował i to w ogóle było niefajne. Tak. Ale taki pierwszy, oczywiście, ale na przykład nie pamiętam, gdzie zostawiłam telefon. Ale w 84, czy? Tak, gdzie leży moja komórka. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten 84 rok, czy raczej piąty w moim przypadku, to ta komórka leży tam, gdzie ją zostawiłam do tej pory. Aha, czyli pamiętasz, gdzie zostawiłaś 84? Nie, tak? I dlatego jej nie zabrałam stamtąd. A, rozumiem, rozumiem. To był bardzo wielopiętrowy żart, tak. A nie załapałam przez chwilę, ale uważam, że jest jednak świetny. Tak. I brawo. Słuchaj... Brało w zasadzie. Brało, brało ja. A słuchaj, a no jak z pamięcią u ciebie? Z pamięcią... Im dalej, tym gorzej, czy im dalej, tym lepiej? Oczywiście, że im dalej, tym gorzej. Tylko w którą stronę dalej? We współczesność? Na osi czasu. Na osi czasu, tak. Tak. To znaczy, już mówiłyśmy o tym wielokrotnie. Ale to w pierwszym sezonie nikt tego nie pamięta. Najbardziej przeszkadza mi to, kiedy prowadzę błyskotliwą konwersację, jak na przykład nasza. Co prowadzisz? Błyskotliwą. Konfresację. Konwersację. A powiedziałaś konfresację. Fajne to było. No bo tak by udowadnia, że nie mówisz tego w uno. I twój mózg podpowiada ci inne literki w to miejsce. Ja właśnie zastanawiam się, czy nie przekroczyłaś tej czerwonej linii. Ewo, nie, przepraszam, ślicznie mówisz. Konfresacja jest bardzo ładnym wyrazem. Konfresuj dalej. I żeby ona była prowadzona na tak wysokim poziomie błyskotliwości jak do tej pory, potrzebny mi jest jakiś wyraz, który gdzieś w mojej pamięci był. I sięgam tam do tego wyrazu, jego tam nie ma, więc sięgam do półki z wyrazami bliskoznacznymi i tam ich też nie ma, a były. Mhm. I to jest dla mnie wyjątkowo frustrujące. Albo kiedy piszę i żeby zakończyć zdanie też potrzebuję jakichś wyrazów, które gdzieś, kiedyś, o których wiem, że je znałam. Tak, tak, tak. I to jest kłopot. Oczywiście język polski to jest jedna rzecz, ale język obcy, który też człowiekowi wydaje się, że zna w języku... No to takim... niektórym się wydaje, bo mnie się tak nie wydaje. Poranny i to jest dopiero kłopotliwe. A wtedy wchodzą ci na przykład polskie wyrazy w języku angielskim? Nie, ale wchodzi mi jakiś sposób, w którym staram się zastąpić ten wyraz, którego nie pamiętam, co jest dla mojego już rozmówcy z wielkim wysiłkiem. Aha. No, ale nie chcę o tym mówić, bo to są przykre rzeczy. Tak. A o czym najczęściej obecnie zapominasz? Zapominam o tym, gdzie co położyłam. I to jest naprawdę taki problem, z którym się zmagam. Klucze do samochodu na przykład. A znaleźliście już klucz do mydelniczki? Tak, nie, znaczy mamy klucz zapasowy do naszego samochodu, ale tego klucza właściwego, który klucza potrafi, matki. Klucza matki z pilotem jeszcze nie. No mamy taki klucz, który otwiera jak za dawny, jak klucz otwiera klucz nasz samochód. O, jak szafkę na basenową. A co zrobiłaś z tym kluczem? Stosujesz jakieś takie metody pamięciowe? Ale pytasz mnie tak jak mój mąż. Gdybym wiedziała, co zrobiłam z tym kluczem, to bym tam poszła, sięgnęła i on by był. Nie pamiętam po prostu. No gdzieś jest. A może pod szafką leży? Rozumiesz, bo ja musiałam przyjechać do domu, także nie mogłam bez tego klucza przyjechać do domu, ponieważ on tam był w stacyjce. I musiałam go przynieść do domu, bo nie ma go po drodze od furtki do domu, więc gdzieś jest. A skąd wiesz, szukałaś, czy nie ma go od furtki do domu? A browarka pytałaś? Nie. A nie patrzyłeś, że na przykład robił kupę w kształcie kluczyka od samochodu z pilotem? Słuchaj, Magda, ja wiem, że może słuchasz nasze podcasty i wiesz, że browarek mówi, ale on jest tylko psem. No dobra, ale to tak, wiesz, to będzie mu przykro, jak on tego posłucha teraz, że jest tylko psem. Tak, ja też nie wiem, czy on rozumie ludzką mowę, ale może sprawdzić. Słuchaj, mołe. Mołe, mołi. Ja bardzo rzadko, znaczy... Bardzo rzadko zapominam takich rzeczy jak klucze i tak dalej. Wyrazów, nazwisk kompletnie. Twarzy w ogóle nie pamiętam. Ale nie zapominasz czy nie pamiętasz? Nie pamiętam. Nie pamiętam twarzy ludzkich absolutnie i to nawet uważam, że mam taką prozopagnozję nabytą. Co? Masz? Prozopagnozję. Wojciech Orliński nazwał to... To znowu ktoś spuścił to wodę piętro wyżej. Magna? Nie, nie, to ktoś zrobił siku piętro wyżej. Nie, prozopagnozja to jest, jak to mówi Wojtek Orliński, dystwarzja.
czyli nie pamiętam twarzy. Kiedyś pamiętałam, nigdy nie byłam w tym dobra, ale mój mózg widocznie się przeładował i nie pamiętam. Nazwiska, problem. I jest po prostu rozmowa u nas w domu jest o aktorach, na przykład ty, ten film taki, ten, co grał, ten, tamten. A, tak, ten, tamten, to nie wiem. Macie też tak, czy ty pamiętasz nazwiska? Tak, oczywiście, że tak mamy. Mhm. Ale wiesz, ja już czasami poddaję się, bo w sumie jest, od tego jest Wikipedia. Aha. Ale jak wpisujesz... Wikipedia. Ale jak wpisujesz w Wikipedii? Ten film, co ten, tamten? Nie, na przykład jakiś film pamiętasz, prawda? I wtedy sprawdzasz obsadę. Aha, dobrze. I tam są te twarze, które już wtedy rozpoznajesz, bo wiesz, że on to jest ten, co mógł grać gdzieś. Tak. No to tak, to ja bardzo często to zapominam. Nienawidzę, jak nie wiem, gdzie położyłam klucze albo coś takiego. No bardzo... ja też tego nienawidzę i co z tego? Ale ja bardzo rzadko mi się to zdarza, wiesz? Dlatego, że u nas w domu każda rzecz ma swoje miejsce. Przepraszam, kaszelek. Każda rzecz ma swoje miejsce. Czyli na przykład mamy szufladkę na klucze. Ale no, my też mamy szufladkę na klucze i co? I odkładacie do tej szufladki klucze? No, w 90% przypadków tak, ale są jeszcze 20%. No, czy 80%. No, ale jesteś z matmy jeszcze lepsze ode mnie. Ale powiedziałam 80 czy 90? 90 i jest to 20%, co pamiętać. Tak, z matmy też, pamiętasz. No. W 80%. Tylko te 10% was rozwala, tak? Tak. Aha, psychiatrycznie wręcz. Tak, bo to jest, wiesz, masz takie poczucie, że kurde, gdybyś położyła ten klucz tam, gdzie on powinien leżeć, to by ci tyle stresu... Tak. Wiesz, bo zazwyczaj to jest tak, że spieszysz się, wiesz, pokonujesz te wszystkie etapy do wyjścia z domu. Mm-hmm. Wiesz, telefon, torba, uczesałaś się, już ten makijaż i już jest, masz tylko 10 minut do wyjścia, 5 minut do wyjścia i już jesteś gotowa, buty założone, twoi domownicy też już są gotowi i nagle... jeśli teraz wyjdziesz. I kurde, nie ma klucza. No i to jest bardzo trudne. Kurde. To jest bardzo stresujące. Ewa, a może ja, wiesz co, bo mam taką przyjaciółkę, Mirunię, która też ma takie problemy ze znajdowaniem różnych rzeczy. Tak, spoznaj jej nas. Jej mąż kupił pod choinkę taki gadżet, bo Jacek jest gadżeciarzem, więc przy okazji mógł coś fajnego kupić. Gadżet, który się przyczepia do kluczy, którym telefonem go uruchamiasz i wtedy te klucze znajduje. Ale Mira zgubiła ten gadżet. No właśnie. Zanim go przyczepiła do kluczy, to go zgubiła. I słuchaj, gdy rozmawiałyśmy o tym, że będziemy rozmawiały o zapominaniu albo o pamięci, to zrobiłam sobie listę rzeczy, znaczy najbardziej haniebne zapomnienie w moim życiu. Od razu przyszło mi do głowy. Mam kilka haniebnych zapomnień. Trzy są właściwie. Jedno haniebne zapomnienie to jest to, że nie jestem w stanie zapamiętać tabliczki mnożenia. Do 5 płynnie. 5 razy 5, 25. 4 razy 5, 20. 5 razy 3, 15. 2 razy 2, 4. Ale zapytaj mnie 6 razy 5. Zapytaj. 6 razy 5. Nie mam pojęcia. Serio? No. Albo na przykład, o Jezu, takie coś, na to 8 razy 7. A to jest taki klasyk. 56. Skąd wiesz? No bo to jest klasyk. Ale klasyk czego? Na tym się łapie uczniów w 4 klasie. No to mnie ciągle łapali. Albo na przykład 9 razy 6. To ja wtedy wiesz, jak ja robię, nie? No, że 10 razy 6 i tam odejmuję potem te liczby. Jakieś tam. Teraz to nawet nie miałabym szybko tak policzyć. 6. Co 6? Odejmujesz. A, i odejmuję 6. I 10 razy 6 to jest 60 i odjąć 6 to jest 54. I 9 razy 6 jest 54, nie? No nie mogłabym wziąć udziału w konkursie na szybkie mnożenie. Także tabliczka mnożenia to jest nie do zapamiętania dla mnie. I jeszcze jedna rzecz haniebna w moim życiu, tylko to nie ja zapomniałam, tylko moja matka zapomniała mnie odebrać z przedszkola. I siedziałam w tym przedszkolu, wszystkie dzieci poszły. Pani siedziała ze mną już taka wkurzona, no bo chciała iść do domu, a tu jest jakiś bachor Grzebałkowska siedzi. I pani już powiedziała, że zabierze mnie ze sobą do domu, co było raczej litościwe z jej strony. Ale ja strasznie płakałam, bo ja uważam, że pójście do pani do domu to jest jakieś straszne. I wtedy przyszła moja matka, bo ona po prostu z pracy wyszła za późno czy coś, ale moim zdaniem po prostu zapomniała o mnie. Ale najgorsze zapomnienie w moim życiu, i dotyczy to mnie, poszłam kiedyś z psem na spacer. I przy okazji poszłam po zakupy do spożywczego, do Super Samo na Przymorzu. I przywiązałam psa pod sklepem. No i wróciłam do domu, tam siedzę, robię lekcję, matka mi tam obiad chyba podaje, czy coś. Mówi, Magdusiu, słuchaj, a gdzie jest Ajax? Bo on się Ajax nazywał, ten piesek. Gdzie jest Ajuś tam? Ajuś. I wtedy taki błysk, a to było ze 4 godziny później. Taki cios między oczy. Gdzie jest Ajuś?
a mój Ajax, moje kundeleczko, słoneczko, moje kochane siedział jak debil, kurde, pod tym płotem, te 4 godziny. Ale znalazłeś go? Tak, bo nikt go nie ukradł, bo on był wyjątkowym kundlem, więc... Znaczy w sensie nie miał żadnej rasowej urody na szczęście. Ale był słodkim, ślicznym, kochanym psem i od razu mi wybaczył. To skąd wiesz? No bo powiedział, no. Wybaczam ci. Od razu miałaś gadające psy? Tak, ja miałam zawsze gadające psy. A ty nie? Nie, u mnie dopiero browar zaczął mówić. A, no i Luna trochę też gada z tego, co się orientuje. To jest tak zwany pies wokalny. Pies wokalny. Tak. Nie, nie, to Ajax też mówił. Wszystkie psy u mnie gadają. No. Luna u mnie mówiła oczami, to jest wystarczające. A, czy tak, tak. W ogóle jest taka oczomowa. Tak. A powiedz Ewo teraz, jakie ty masz takie zapomnienia, że warto o nich pamiętać? O rany, to mam takie jedno, jak chciałam być matką nowoczesną, ekologiczną i tak jak wszystkie moje koleżanki, mieć chustę do noszenia dzieci i taką, wiesz, elastyczną. Tak, tak, ja też marzyłam o tym. Tak, i miałam taką, musiałam ją wybrać, taki był specjalny wtedy sklep, bo to była zupełna taka jeszcze nowość. I poszłam z nosidełkiem i to chyba już, to chyba był nasz, mój młodszy syn Stanisław, poszłam z nosidełkiem do takiego sklepu, który dobierał chusty do dzieci i do matek, znaczy tak jakby... Tak, kompletował tak, matki z dziećmi. Matki z dziećmi i z chustą i poszłam... Związywał matkę z dzieckiem. I poszłam po tą chustę i to bardzo długo trwało. Stasiek był bardzo cierpliwy, siedział w sidełku, potem był podnoszony, żeby dobrać do niego chustę, potem odkładany. Ja tą chustę w końcu kupiłam i byłam taka zadowolona, że z tą chustą wyszłam i no właśnie, potem sobie przypomniałam, że mam chustę, ale nie mam dziecka. O Boże! Na szczęście było to, wiesz, dopiero na ulicy, bo widziałam, że coś jest, wiesz, czegoś mam za mało, nie? Znaczy mam ten pakunek jeden, ale nie mam tego cięższego. No i pobiegłam z powrotem, było to nosidełko ze Staśkiem w sklepie i on był naprawdę bardzo cierpliwy, nie darł się, ale nawet panie nie zauważył, że mają tutaj, wiesz, klienta, który im został. Bo klient nie awanturujący. To był klient nie awanturujący. Śniło ci się potem to? Tak, zresztą Stasiek dosyć był pogodnym dzieckiem od początku, jakby nie, jakby, wiesz, w ogóle, jak rozumiem, nie miał nawet takiego zrębu podejrzenia, że matka go mogłaby zostawić. Nie? A jeszcze przypomniał mi się a propos niebywałych epickich zapomnień. Znajomi moich przyjaciół zapomnieli, gdzie zaparkowali samochód w centrum handlowym. Kobieto, no, zaraz ci powiem. Poczekaj, poczekaj, bo... To jest naprawdę, nie znam nikogo, kto by przeskoczył to. Pojechali do kina, do centrum... Potrzymaj mi piwo. No. Dobra. Słuchaj, zaparkowali samochód w centrum handlowym, w Warszawie wręcz to się działo, i poszli do kina. I wyszli z tego kina i poszli na to piętro, gdzie zostawili samochód, a samochodu nie ma. No, nie będę przedłużać, ale generalnie skończyło się zgłoszeniem na policję kradzieży samochodu. PZU im zwróciło, bo mieli ten, to był nowy samochód, więc PZU im zwróciło tam z tego AC pieniądze i no, nie można było znaleźć tego auta. Ochroniarze nie znaleźli, no nikt nie znalazł tego auta. I kupili sobie nowe auto z tych pieniędzy, które prawdopodobnie dostali ze zwrotu. I pojechali do kina. Było to jakiś czas później, nie wiem, czy 2 tygodnie później, czy coś. Pojechali do kina i zaparkowali. I ta znajoma mówi, słuchaj, ale wiesz co, i to nie jest z trzeciej ręki, to nie jest legenda miejska, bo ci ludzie opowiedzieli mi to osobiście. I nawet, dobra, to ci powiem zaraz co nawet. I oni wjeżdżają na parking w tym centrum handlowym, w którym nie byli przez ten czas. I ta dziewczyna mówi, to zobacz, jaki podobny do naszego starego samochodu ten samochód, nie? No i oczywiście domyślasz się, że to był ich samochód. Dlaczego ochroniarze się nie zdziwili, że stoi na parkingu strzeżonym, znaczy nie strzeżonym, tylko na parkingu w centrum handlowym od miesiąca, czy tam od 2 tygodni inny samochód jakby porzucony? Tego nie wiadomo. I teraz jeszcze, żeby była... A śmieszne to jest, nie? Czy już masz w sobie swoją historię i już po prostu... Nie, 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 nie. No? Bo to jest śmieszne, tylko że wydaje mi się to w dużym stopniu nieprawdopodobne. Nie, ci ludzie mi to opowiadali i to... Ja ci nawet mogę po nazwiskach powiedzieć, tylko nie chcę przy Państwu, bo nie wiem, czy ci ludzie by sobie życzyli. Mało tego, ci ludzie poszli zgłosić na policję, że samochód, bo nie mogli nim pojechać, bo samochód był zgłoszony jako kradziony. Mało tego, chcieli zwrócić PZU odszkodowanie, bo pomyśleli sobie, że zaraz PZU się przyczepi, że wiesz, że jakieś oszustwo, no bo to brzmi jak oszustwo, nie? A PZU powiedziało, że nie ma takich procedur, żeby klient oddawał pieniądze za ukradziony samochód, który nie był ukradziony, który PZU już wypłaciło. Jak to się dalej potoczyło, to nie wiem, ale pamiętam, że podczas tej kolacji się znajomi pytali, czy nie chce kupić
tego samochodu właśnie, co zapomnieli. Bardzo chętnie, bo to był dobry samochód, ale nie było mnie stać wtedy. Dzisiaj być może też nie. No teraz twoja historia. Nie, no to jest naprawdę epicka historia. Ja mam zwykłą historię, bo pojechałam do Otwocka robić wywiad jakiś samochodem. A, to mówiłaś, cudowna historia. I to był wtedy dzień targowy w Otwocku i było wszędzie bardzo dużo samochodów. Ja ten samochód po prostu zaparkowałam pomiędzy i za cholernie mogłam... Nie mogłam znaleźć tego samochodu i byłam tak strasznie zła na siebie, że nie wiem, gdzie on jest. Że pojechałam, wróciłam kolejką, znaczy pociągiem do Warszawy i następnego dnia, kiedy już nie było dnia targowego, to wróciłam i on faktycznie stał taki biedny na rogu, gdzieś zupełnie idiotycznie zaparkowany. I zupełnie nie tam, gdzie go szukałaś. Tak. No. A twoje dzieci są zapominalskie i twój mąż? Ja nie wiem, czy oni są zapominalscy, ale mają zupełnie, znaczy mają w ogóle, mają taką przypadłość, że jak na czymś im bardzo nie zależy, to tego to nie pamiętają. Robią, nie pamiętają, tak. Aha, ale tak, żeby na przykład zapomnieć tam, miałaś takie sytuacje, że do szkoły jechałaś z zeszytem albo ze strojem od WF-u. Ale oczywiście, że to jest, ja nawet tego nie traktuję. W ogóle przestałam o tym nawet myśleć, aha, wiesz, to znaczy wykonuję tą dodatkową usługę po to, żeby nie mieć sama kłopotów z problemem z ich oceanami ocen. No. A wiesz, no starsze dziecko zapomina plecaka ze sobą wziąć, wiesz, jakby, znaczy nie myśli, że to jest jakąś konieczna rzecz przy wyjściu do szkoły na przykład. A on miał taką historię z plecakiem, ten starsze dziecko. Że zostawił gdzieś tam u kogoś, pamiętasz, całkiem ostatnio, odzyskał go, ten plecak? Tak, ale to jakiś, wiesz, było tydzień później. Aha, okej, okay. Przez tydzień nie miał plecaka i nie szkodzi. Tak. No myśmy też aportowali Tośce, tym bardziej, że na początku no, ona chodziła do szkoły 7 minut od domu, więc to zawsze można było podskoczyć, ale teraz już nie, jesteśmy twardzi. Ale teraz to ona już nawet nie dzwoni, żeby coś chciała. Także. Ja czasami przywoziłam strój, często przywożę strój na WF, ponieważ mi osobiście zależy, żeby chłopcy się ruszali, wiesz, żeby nie siedzieli, żeby nie opierniczali się na... A oni ten strój przywożą ze sobą z powrotem często? Nie, zostawiają go w szkole. Bo myśmy mieli taką historię w podstawówce, Tośka miała, jak to było, że ona miała szafkę od WF-u czy coś, no w każdym razie jej koleżanka przez cały rok szkolny, co tydzień, przynosiła strój od WF-u, ale nigdy go nie odnosiła. I w końcu, pod koniec roku chyba, one gdzieś jechały na ferie, pod koniec w połowie roku szkolnego jechali na ferie i mama tej koleżanki mówi, Magda, gdybyś mogła wziąć te stroje, bo tam była taka zasada w szkole, że po prostu jak nieodebrane rzeczy w ferie i w wakacje, to zostają oddane gdzieś albo zutylizowane, jak są jakieś bardzo zniszczone albo brudne. I ja poszłam odebrać te rzeczy, te stroje i tam był chyba komplet, kurczę, jak sklep sportowy. Komplet gaci sportowych i koszulek i skarpetek. No, starczyłby dla dwóch klas, na przykład drugich podstawowych, nie? I to wiesz, oni mieli to w domu, no bo wiedzieli, że ta dziewczynka, ich córeczka nie przyniesie, więc tylko kupowali notorycznie i ona za każdym razem przysięgała i mówili pewnie, kochanie, dzisiaj przyniesie. Ona mówiła, dobrze, dzisiaj przyniosę i jej się to nie zdarzyło, nie? No my mamy taką, zawsze pod koniec roku, kiedy trzeba zabrać takie rzeczy, które dzieci miały w szkole i nie wzięły, to mamy taką, wiesz, duży plecak butów, nie, spodni, kurtek. Się okazuje, że macie. Ale ty nie czujesz braku tych rzeczy w ciągu roku szkolnego? Oczywiście, że czuję. Oczywiście, że czuję, tylko czasami, wiesz, to są tak szybkie, już trzeba decyzje podejmować, że, wiesz, daje, wiesz, jakąś inną rzecz. My mamy też taką wymianę między znajomymi, którzy mają starsze dzieci, wiesz, my też oddajemy rzeczy. Zawsze tych rzeczy jest więcej niż trzeba. A, rozumiem. Bo na przykład u nas w tej podstawówce był taki karton śmierci, gdzie właśnie leżały po półroczu, jeszcze przez jakiś czas, pod koniec danego półrocza, leżały wrzucone rzeczy dzieci, które właśnie zostały znalezione na terenie szkoły albo zostały w szatni. Ty, Ewa, tam były takie fajne ciuchy, że gdyby nie to, że było mi głupio, to brałabym Tośkę w to, ale wtedy jakaś matka mogła powiedzieć, ej, ale fajną masz bluzkę, dziewczynko. Jednocześnie bardzo, bo to były często bardzo drogie ubrania albo jakieś, wiesz, takie zupełnie nowe i dziwiło mnie to, jak bardzo rodzice... Co się dzieje z rodzicą, z ich pamięcią, skojarzeniem, że oni nie wiedzą, że na przykład ich syn wrócił ze szkoły bez kurtki. Takiej dobrej, ciepłej, puchowej kurtki albo kombinezonu. A przecież jest zimno, to w czym on chodzi, ten syn? Nie wiem.
To było pytanie do ciebie. Dziękuję za odpowiedź, Ewo. Wiesz co, a ja tutaj sprawdziłam. Tylko musisz mówić do mikrofonu. Na potrzeby naszego programu. Bo kiedyś były zupełnie jakieś wariackie badania przeprowadzone na Polakach, którzy mieli powiedzieć, czego najczęściej zapominamy. Polacy, będąc Polakami, wiesz, a Polacy, no to jest naród jednak wybrany, więc to, czego my zapominamy, to jest na pewno bardzo ważne. Jesteśmy Chrystusem narodów ostatecznie. Na tle świata uważam, że świat powinien wiedzieć, czego Polacy zapominają, żeby się z tym liczyć i żeby przypominać Polakom. Tak. Ale też, żeby pamiętać o tym, no może jeszcze postawić jakiś pomnik. Tak, niepamięci narodowej Polaków. Tak. Znakomity pomysł. I o czym Polacy zapominają? Niemal 50% badanych zapomina o rocznicach, urodzinach, imionach znajomych oraz zabraniu telefonu. Boże, co to jest za jakieś badania masakrycznie głupie? Ale to na pewno są... badania, czy to po prostu jakaś gazeta? Tak, e-gospodarka.pl. A, dobra. 36% respondentów zapomina o zrobieniu zakupów lub nie pamięta hasła do loginu. O rany! Loginy. Mhm. Czy ty masz problem z hasłami, z loginami, czy masz po prostu wszędzie taki sam? No więc teraz nie mogę powiedzieć, ale jak powiem, że mam taki sam, to będę musiała zmienić. Dygresja. Kłopoty z zapamiętaniem dotyczą również płatności za media, mieszkanie czy telefon. No więc tak, login pamiętam, hasło pamiętam, ale po prostu od 20 lat mam takie samo i wiem, że robię największy błąd świata. Po pierwsze, że to mówię, może to po prostu wypikamy, a po drugie wiem, że jestem potencjalną ofiarą hakerów, ale zaraz po tym programie zmienię to hasło. Po tych 20 latach. Powiedziałeś, jakie masz. No tak, ale wiesz, no, ono jest bardzo trudne, ale mimo wszystko. Telefonu zdarza mi się bardzo rzadko zapomnieć. Co tam jeszcze zapominamy jako Polacy? Rachunków zapłacić. Nie. Dla mnie, ja nie mogę spać, jak mam niezapłacone rachunki, więc... A ja mogę spać i to czasami też jest taki kłopot. Zwłaszcza mój mąż może spać, a potem my mamy ciemno w mieszkaniu. U mnie to jest gorsze, że mnie się wydaje, że ja zapłaciłam. Bo to nie jest to, że ja odsuwam zapłacenie, tylko tak z Danielem Lisem, z naszym wspólnym kolegą, kiedyś rozmawialiśmy, że my mamy tak, że o czymś pomyślimy, że musimy to zrobić i nasz mózg przyjmuje to, że to jest zrobione. I mnie się wydaje, że zapłaciłam rachunek. I parę razy miałam wezwanie, że mi internet wyłączą. A to byłoby gorsze niż wyłączenie prądu przecież. Więc od razu natychmiast płaciłam. A tak to nie zapominam, bo wolę umrzeć z głodu niż nie zapłacić rachunków. A ja jednak wolę nie zapłacić rachunków, jeżeli to jest jakaś puenta i to możemy tak się pięknie różnić. No bardzo się pięknie różnimy. Ale słuchaj, ale wiesz, to mi się wydawało, że Polacy po prostu dat nie pamiętają, że tam będzie takie, wiesz, że nie pamiętają bitwy pod Grunwaldem albo coś takiego. No ale myślę, że to pewnie chodzi o rocznicę ślubu, no, tak. Że to jest takie, że te żony albo mężowie tak się denerwują. To mój mąż, ale to nie jest tak, że on nie pamięta. No dobra, on po prostu... w ogóle nie pamięta dat żadnych. Po prostu tak jak ja nie pamiętam twarzy, to on ma daty, że on na przykład co roku pyta, no trzeba przyznać, że nie jest z rodziny związanej z kościołem i u nich nie przywiązywano wagi do świąt. Natomiast on miał zwyczaj pytać, którego w tym roku jest Wigilia. No ale to żartował. Nie żartował. Już teraz pamięta. Wyuczyłam go, ale przez pierwsze 20 lat nie było... lekko, no ale to nie przeszkadzało nam, ponieważ ja mam dobrą pamięć do dat, więc jakoś się uzupełnialiśmy pięknie. A twój mąż pamięta o rocznicy ślubu waszego? Wiesz co, nie, ale ja też nie pamiętam, więc mi zawsze przypomina ciocia, tam dzwoni. Kiedyś to mamusia pamiętała, no ale odkąd odeszła, to ciocia dzwoni, że wszystkiego najlepszego. Ja mówię, ojej, co ciociu, dzięki bardzo. I tak z urodzinami, z imieninami, najlepsza była moja teściowa, która nigdy nie pamiętała dat urodzin swoich synów dwóch. Miała ich tylko dwóch. I nigdy nie pamiętała, a mojego szwagra naprawdę trudno zapomnieć, ponieważ Piotrek ma urodziny dzień przed Bożym Narodzeniem. No ale jak Robert nie pamiętał, kiedy jest Boże Narodzenie, to... No to się jakoś w komplecie to wszystko tak. Składa. Jaki ojciec, taki matka. Taka matka jaki syn. I właśnie zawsze było tak, że siedzimy, wiesz, tam na Wigilii, wtedy akurat przypadała Wigilia u rodziny Roberta i siedzi mama Roberta, siedzi, patrzy na Piotrka i mówi... A, synu, wszystkiego najlepszego, ale też nie wymagała hołdów i myśmy też nie pamiętali nigdy, kiedy ona ma urodziny, kiedy ma imieniny, a nie trudno było zapamiętać, bo Janina, więc świętego Jana to też nigdy a nie składaliśmy. Świętego Jana? 24 czerwca, prawda? Tak mnie się wydaje.
No jakoś nie tam wiem. Pod koniec, nie wiem. Także, natomiast ma w głowie zakodowane takie idiotyczne, znaczy to nie są z punktu widzenia tych ludzi idiotyczne, natomiast takie rzeczy, jak na przykład wiem, kiedy Ela Jasnoch ma urodziny. 3 lipca. No, super, ale dlaczego ja pamiętam takie rzeczy, a nie pamiętam właśnie, wiesz, ile jest 9 razy 6? Też nie wiem. Nie wiem, no. Także, słuchaj, teraz tak, ponieważ obiecałyśmy... A, czekaj, ktoś dzwoni. Czekaj, ja słyszę, że dzwoni. Halo? Dzień dobry. Cieszę się, że się do pani dodzwoniłem kolejny raz. Jestem zachwycony. Ja teraz z czymś innym. Teraz z innej beczki. W ogóle idzie przede mną... Najgorsza sytuacja. Idzie przede mną człowiek, którego znam, ale nie wiem, jak się nazywa. I to jest najgorsze. Nie wiem, Jacek, Wiesiek, Wojtek. Wiem, że mam na końcu języka, ale gdzieś mi to ulatuje. Tak samo rano. Szukam pieniędzy w kieszeniach. Patrzę, nie mam. I dopiero sobie po południu przypominam, że wszystkie wydałem 2 dni wcześniej. Co robić? Co robić? Dziękujemy panu. Ja naprawdę brak mi słów, to może Ewa panu odpowie na to pytanie. Odpowiem, ale nie w tym odcinku jeszcze. Także musi pan zadzwonić następnym razem. A wie pan, co te pytania to naprawdę. Poza tym nie wiemy, czy zapamiętamy to pytanie. Mhm, tak. Proszę posłuchać tego odcinka jeszcze raz uważnie i pan się wtedy zorientuje, że z tym zapamiętywaniem to nie jest tak, to nie jest oczywista historia. Ale możliwe, że pan zapomni w ogóle, jakie pytanie to, tak, zadał. Na to tak, liczymy. Tak. Tak. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że wprowadzamy nowy kącik, który mam nadzieję nie zapomnimy, że go wprowadzamy, ale wyszukałam w Gazecie dla Seniora, nie będę podawać tytułu i tak dalej, bo to nie o to tak, chodzi. Tak, bo się nazywa Gazeta dla Seniora oczywiście. Wyszukałam różne ciekawostki dla seniorów i teraz jedno z nich zacytuję z pamięci, bo nie była trudna do zapamiętania, wbrew pozorom. Otóż nie wiem, Ewo, czy wiesz i czy Państwo wiedzą, że Bolek i Lolek skończyli niedawno 50 lat. Rany, chłopaki. Do mikrofonu masz powiedzieć. Piątka. Wszystkiego... W zasadzie 50. 50, tak. Ciekawy, jaki to paragraf 50, bo 60 to wiemy, tak, nie? A 50 to nie. Także wszystkiego najlepszego Bolku i Lolku. Tak. Oni to... jeszcze żyją? Tak, ale są jacyś tacy dosyć papierowi, celuloidowi. Natomiast... Tacy są dziecinni. Dziecinni. Cały czas po prostu oni przeminęli etap dorosłości, od razu stali się zdziecinniali. No i jeszcze chciałam przeczytać w ramach czytania listów od naszych słuchaczy i to jest akurat bardzo, mam dwa właściwie listy od tej samej pani. Pierwszy list to jest, myślę, że mogę podać nazwisko pani, bo bardzo ważna informacja i to dotyczy menopauzy, o której rozmawiałyśmy, zdaje się, w czerwcu, bo nie pamiętam kiedy. I pani Agnieszka. Myśmy w ogóle rozmawiały o menopauzie, bo nie pamiętam. Tak, rozmawiałyśmy o menopauzie. I szybko przeczytam, co pani Agnieszka napisała. Dzień dobry, słucham właśnie pań podcastu i chciałam uspokoić zwłaszcza panią Winnicką i powiedzieć, że hormonalna terapia zastępcza, obecnie prawidłowa nazwa to hormonalna terapia menopauzy, jest bezpieczniejsza niż jej niestosowanie wtedy, kiedy jest potrzebna. W latach 90. poprzedniego stulecia ukazało się fatalnie źle skonstruowane metodologicznie badanie, które wskazywało na prawdopodobieństwo zachorowania na raka sutka u kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą. Wyniki badań zostały dokładnie przeanalizowane i okazało się, że niestety, albo na szczęście, niestety nie ma to badanie, znamion poprawnej pracy naukowej. Jak wiadomo, jedno zdanie złe jest silniejsze od 10 dobrych. Wnioski pochodzące z setek innych badań pokazują, że hormonalna terapia menopauzalna jest ważna, potrzebna i nie wpływa na raka sutka. I to teraz tak uderzyłam trochę w poważny ton, ale przecież my mamy misję też, żeby śmiesząc bawić, a bawiąc uczyć, czy coś takiego. I wydaje mi się, że to jest jednak istotne, żeby informacja o tej hormonalnej terapii menopauzalnej, menopauzy przekazać od pani Agnieszki. I potem jeszcze jest drugi list od pani Agnieszki, przysłała go parę godzin później, napisała tak. Słucham pani już 3 godziny ekstra. Zapraszamy serdecznie do korespondencji. To prawda. Proszę nam słać różne rzeczy, które będą podporą. Tak.
tak. naszej drodze ostatniej. Dostajemy od Was czasami listy, które chyba nie mamy odwagi, żeby je czytać, bo one są bardzo intymne i osobiste i czasami płakać nam się nawet chce ze wzruszenia, tak. jak Tak, my czytamy. Państwu, ja dowiem się i mhm. spróbuję sprawdzić, czy możemy przeczytać Państwu list, który jest dla nas ważny. Tak, a to w przyszłym tak. odcinku. I chciałabyśmy jeszcze pozdrowić serdecznie Panią Marzenę, która jest z nami w kontakcie i Pani Marzeno, mam nadzieję, że wszystko dobrze poszło z Pani zdrowiem. Proszę się odezwać. No i teraz chyba na scenę musimy wpuścić nasze psi. Jak myślisz, mają dobrą pamięć takie psy? Czy Twój pies ma dobrą pamięć, Ewa? Nie pamiętam. Nie pamiętam, nie wiem. Nie orientuję się. Ale myślę, że tak, bo na przykład Luna, kiedy zakopuje kości na spacerze i to nawet nie na terenie własnej posesji, tylko... To Luna swoją posesję, tak? Tak, no to jest, no mamy wspólną, dzielimy nasz ogród. Znaczy Luna, pozwoliliśmy jej zakopywać kości, bo my nie zakopujemy kości jeszcze. Mhm. Ani nie mamy też tam słoików z monetami złotymi, więc no się o to luz, chciałam zapytać. Nie. Mamy tylko w jednej części domu cmentarz kotów, które pojawiły się w naszym domu wcześniej niż psy. No i troszkę tutaj zastanawiamy się, czy Luna tam... Ale Luna tam nie zakopuje kości. Tak, gdzie są dwa porządki i psy o tym też wiedzą. Mhm. Tak, przecież nie zakrum i profanum. Tak, nie zakopałabyś jedzenia na cmentarzu, prawda, Magda? No w życiu, nie. Ja jestem nauczyna cmentarza, nic nie jemy. No więc właśnie. No, a no dobra, a browarek? Może jego zapytamy. No chyba, zawołaj że jest go. Browar. Chodź. Dzień dobry, proszę pani. Cześć, browarku, siad, daj łapkę. Ślicznie. Browarku. Co to jestem, kurde, jakiś w cylku tutaj? W cylku. Mam. Mamo. Browarku, kochanie, powiedz ciociuni, jaką masz pamięć, słoneczko? A co? To może jednak zawołam już totusia. A co? A jak masz na imię, browarku? Lawal. Razem mnie zrobi, patrz, mam razem mnie zrobi w konia albo psa. Psa. Browarku, to ja już idę i wołam tota. No. Toto! A, cześć, Lawal! Cześć, toto, co ta pani dzisiaj taka jest, co to na egzamin mnie tu wiele za to. Bo ja jej mówiłem, że nauczyłem się czytać i ona by chciała zrobić posyt do pierwszej klasy. A ja jestem przed szkołą, już cztery litery znam, więc ja nie będę na przykład dupa. A, ty głupi ty. A padu się mówi. Dupa? Dupa. Słuchaj, chciałem cię zapytać, czy pamiętasz różne wiersyki, które cię uczyłem? Nie. To słabo. Jako pamiętam tym panu, co miał, ja z dużej miski pił. Pan tak. Bloniewski, ale... Bloniewski to był, a nie Wojacek? Pan Bloniewski, macy pieski. Czerwony, zielony, niebieski. O, ten wiersyk to pamiętam. To jest super wiersyk. No. I wiesz co, ja też muszę przyznać, że z moją pamięcią nie jest najlepiej. Masz mały mózg dlatego. Wiesz co, Blowal, wieloryb ma duży mózg i nic z tego nie wynika. A skąd wiesz? Widzę przecież, nie? Ty też masz... co ty masz, kurde? Powiem ci, Blowal, że ty masz duży mózg i też nic nie wynika. A skąd z wyniki wieloryba? Bo... W internecie sobie surfuję. Jacym? Łapką. No weź, to Blowal, Blowal, bo widać to mnie ja Blowal, a to ty Blowal, jesteś ja Blowal, brawa. Ty masz jakieś takie imię podejrzane, wiesz? A co? A jajco. No właśnie, ty mówisz coś o wielolebach, co są głupie. Słuchaj, no masz jakiś wiers o pamięci. No ja spędziałem o tym panu Blaniewskim. No dobra, ja bym masz jakiś wiers o pamięci, ale nie pamiętam wiersa o pamięci. Pamięć, pamiętaj coś. Może powiemy jakiś wiersz szybko, coś wymyślimy, nie? To może na następnym razie. Pamięci, mięci. Kupa wpisał się, Alojzy dupa. Dupa. Ulica Pajączek, mieszkania Zajączek, mieszkam pod schodami, razem ze szczurami. No, fajne, nie? No to lecimy. Do widzenia. Pa.